Cześć, tu majsterki, czyli Alicja, Sylwia i Basia. Dzisiejszy odcinek poświęcimy meblom typu vintage. Skąd wziąć takie meble, jak je przygotować, tak aby pełniły funkcjonalną rolę w naszym domu. To nie muszą być drogie antyki z XIX wieku. Meble z lat 50., 60., szczególnie te projektowane w Polsce, szturmem podbijają nasze mieszkania. Przykładem takiego mebla jest chociażby dzisiejszy stolik patyczak lub też jamnik, który był produkowany w latach 60. i był wykończony lakierem na wysoki połysk. Standardowe wykończenie mebli z tamtego okresu. Jednym z najczęstszych pytań, jakie nam zadajecie, jest to, skąd wziąć takie meble. Sposobów jest co najmniej kilka. Można przeszperać strychy naszych rodziców albo dziadków lub sąsiadów i tam naprawdę można znaleźć czasem perełki. Ale jeśli strychy naszych rodziców tudzież dziadków są puste, to zawsze po meble możemy zajrzeć do internetu. Jest wiele nie tylko portali aukcyjnych, gdzie sprzedawane są takie meble, ale też grup w mediach społecznościowych. Tam ludzie wymieniają się informacjami, sprzedają albo też oddają za darmo tego rodzaju meble. Ale również dzielą się informacjami o tak zwanych wystawkach miejskich, czyli akcjach, kiedy urzędy, biura, szkoły decydują się na pozbycie się starych mebli, często za grosze albo wręcz za darmo. Warto właśnie takich akcji poszukać. Warto zwrócić uwagę na to, jak odnowić tak, żeby ten mebel pasował do naszego wnętrza. Zazwyczaj, a właściwie zawsze, trzeba zacząć od oczyszczenia takiego mebla. I na to mamy trzy metody. Jednym ze sposobów usuwania starych powłok to jest sposób chemiczny. Mamy taki płyn do usuwania właśnie starego lakieru. Stosuje się to w taki sposób, że najpierw wkładziemy ten środek pędzlem na powierzchnię drewna. Odczekujemy jakieś 2 minutki, żeby ten środek wniknął w głąb farby albo lakieru. I dzięki takiemu skrobakowi po prostu zeskrobujemy tą powierzchnię. O tym, jak działa taki środek, dowiecie się z innego filmiku. Takie oczyszczanie chemiczne to jest zazwyczaj początek pracy. Nawet jeżeli zdejmiemy żelem pierwszą powłokę, zazwyczaj trzeba i tak mebelek doczyścić, a do takiego doczyszczania idealny jest papier ścierny i wata stalowa. Do oczyszczania mebli wybieramy watę o rozmiarze 1. Kiedy nie damy rady sobie fizycznie, możemy sobie jeszcze pomóc elektronarzędziem, czyli po prostu szlifierką. Ale uwaga, szlifierki polecamy tylko i wyłącznie do takich mebli, które zostały pomalowane farbami. Jeżeli to jest delikatne drewno albo cienki fornir, pokryty tylko lakierem lub politurą, niestety szlifierką możecie sobie zepsuć mebel. Trzecią metodą jest metoda termiczna. To dla tych, którzy lubią mocne wrażenia. Sprzęt wygląda trochę jak suszarka do włosów. Jest to opalarka, która pod wpływem wysokiej temperatury rozpuszcza nam powłoki, które mamy na mebelku. Idealnie nadaje się to do dużych, gładkich powierzchni pomalowanych farbami bądź lakierami. Tworzy to wtedy takie purchle, które też usuwamy za pomocą cyklinu. Warto się przyłożyć nie tylko dlatego, że mebelek będzie super zrobiony, ale również dlatego, że to jest po prostu świetna praca fizyczna i świetne ćwiczenia. O, spalacie naprawdę mnóstwo kalorii. No, ale do tego jest satysfakcja, można się pochwalić, postawić w domu i powiedzieć, sam to zrobiłem. Wszystkie przydatne linki znajdziecie w opisie filmu, a jeśli chcecie zobaczyć, jak używamy tych wszystkich narzędzi, o których dzisiaj mówiłyśmy, subskrybujcie nasz kanał. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jak dokonać renowacji mebla, koniecznie piszcie do nas, czy w komentarzach, czy bezpośrednio.